Witajcie! W tym filmie pokażę Wam, jak zrobić Wi-Fi Jammer. Zapraszam! Do tego projektu będziemy potrzebować jedynie płytki Wemos D1 Mini. Programuje się ją praktycznie tak samo jak Arduino, z tym, że mamy możliwość podłączenia się do dowolnej sieci Wi-Fi. Pozwala to tworzyć projekty korzystające z danych pobieranych z internetu, np. zegary synchronizujące czas z serwerami, czy też stacje pogodowe. Zastosowań jest cała masa. W opisie znajdziecie oczywiście link do tej płytki. W tym projekcie jednak nie musicie mieć wiedzy na temat programowania, elektroniki czy mikrokontrolerów, ponieważ projekt jest maksymalnie prosty. W opisie znajdziecie linki do aktualnych wersji użytych tutaj programów. Z jednego z nich pobieramy program NoteMCU Flasher, który posłuży nam do wgrania na płytkę skompilowanego programu. Po przejściu w link, w zależności od wersji Waszego systemu operacyjnego, przechodzimy do folderu z 32 bądź 64-bitową wersją aplikacji i pobieramy ją. Pod drugim linkiem znajdziemy oprogramowanie, które wgramy na płytkę. Z tej strony pobieramy plik z końcówką podaną na ekranie. Teraz możemy już podłączyć naszą płytkę do komputera i uruchomić MCU Flashera. Odpowiedni port powinien zostać ustawiony automatycznie. W przeciwnym wypadku musicie wybrać go ręcznie. Następnie przechodzimy do zakładki Config i klikamy na zębatkę w pierwszym wierszu. Wybieramy tutaj plik, który wcześniej pobraliśmy i klikamy OK. Teraz możemy wrócić już do pierwszej zakładki i wcisnąć przycisk Flash. W tym momencie rozpoczyna się wgrywanie softu do naszej płytki. Cały proces powinien potrwać maksymalnie kilka minut, a w tym czasie dioda na płytce powinna lekko migać. Gdy proces dobiegnie końca, nasze urządzenie jest już gotowe do działania. Ja będę je zasilać z telefonu za pomocą przejściówki do OTG, ale równie dobrze możecie je podpiąć do powerbanka czy ładowarki. Przejdźmy teraz do smartfona. Jammer tworzy sieć o nazwie i haśle widocznym na ekranie, ale oczywiście później można zmienić te dane w jego ustawieniach. Wystarczy się do niego podłączyć, aby móc go kontrolować. Po podłączeniu się do sieci przechodzimy do przeglądarki i wpisujemy adres widoczny na ekranie. Powinna pokazać nam się strona zapisana w pamięci urządzenia. Po wciśnięciu przycisku Scan wyświetli nam się lista wszystkich sieci Wi-Fi w zasięgu. Aby wybrać sieć, którą chcemy zaatakować, klikamy przycisk Select obok niej, następnie przechodzimy do zakładki Attacks. Ja wybrałem tutaj oczywiście swoją sieć, ponieważ atakowanie cudzych może nieść za sobą konsekwencje prawne. Włączenie pierwszego trybu w zakładce Attacks w większości przypadków będzie skutkować odłączeniem wszystkich urządzeń od wybranej sieci oraz uniemożliwi im ponowne podłączenie się. Nie trzeba być cały czas podłączonym do Jammera, aby działał, dlatego teraz pokażę Wam, że podłączenie się do atakowanej sieci jest niemożliwe. Jak widzicie, wystąpił tutaj błąd uwierzytelniania. Wprawdzie to urządzenie nie zakłóca częstotliwości, na której działają sieci Wi-Fi, więc nazwane jest Jammerem trochę niesłusznie, ale żadna inna nazwa po prostu nie jest fajna. No bo co, miałoby się to nazywać deuwierzytelniator? Nie brzmi to zbyt przekonująco. Po zatrzymaniu ataku podłączenie się do sieci jest znów możliwe. Wciskając przycisk Clone obok nazwy sieci, a następnie Add, stworzymy listę nazw, które będą widoczne dla urządzeń z Wi-Fi po włączeniu drugiego trybu. W tym przypadku osoba chcąca podłączyć się do Wi-Fi może być trochę zdziwiona. Możemy też stworzyć losową listę, klikając przycisk Random. Trzecim trybem się nie zajmowałem, więc nie będę o nim opowiadał. Drugi router, który posiadam, jest bardziej odporny na tego typu atak. Po zaatakowaniu jego sieci urządzenia pozostają do niej podłączone, ale prędkość internetu spada do tak niskiego poziomu, że praktycznie nie da się z niego korzystać. Na koniec podłączyłem laptopa do poprzedniej sieci, która co prawda nie jest podłączona do internetu, ale nie przeszkodzi to w pokazaniu, że komputer zostanie od niej odłączony i nie będzie mógł połączyć się ponownie. Jeżeli zastanawiacie się nad praktycznym zastosowaniem tego projektu, to może on posłużyć do testowania zabezpieczeń Waszej sieci Wi-Fi. Teoretycznie problem został już rozwiązany w najnowszym standardzie Wi-Fi, ale niestety większość routerów nadal działa na starszej wersji oprogramowania lub po prostu nie wspiera tego zabezpieczenia. Jeżeli zauważyliście podobne objawy w Waszej sieci, to znaczy, że przyszedł czas pomyśleć o lepszych zabezpieczeniach. To tyle w tym filmie, więc zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobał i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco. Zajrzyjcie też na mojego Facebooka, gdzie znajdziecie więcej aktywności. Dzięki za oglądanie. Cześć!